Pierwsze co, nowa federacja, która powstała, Prime MMA. I teraz tak, zobacz, zacznijmy od tego, skomentujmy, proszę cię, mój drogi komentatorze, skomentujmy logo tej oto federacji. Zobacz sobie, jak wygląda logo tej federacji. Ja pierdolę, Wizam Kruszwila. Wizam Kruszwila. O kurwa, Wizam Kruszwila. Czego od niego chcesz? Nie, nic, nie, nie, będzie walczył z kamerzystą własnym, bo się nie kłócą, słyszałem o tym. Powiedz mi, co sądzisz na temat tego loga? Popatrz na to logo. Co ono ci przypomina? No, Fame. Taki piorunek jest w A bodajże. No, a tu kurwa, jest identyczne! Ciekierki. Jest identyczne jak logo Fame'u. Nawet jak ja troszeczkę byłem zmęczony nad ranem i patrzę, wiesz, patrzę, Kruszwil się bije z kamerzystą i tak z daleka, kurwa, na Fame'ie, a potem patrzę bliska. Nie, to jednak jest Prime. Co to kurwa jest Prime? Jest to zwłaszcza między M a E, no to już jest to już czysta kopia. To już jest czysta nie wiem, czy kopia. Tego nie można... jakieś takie toporki, siekierki. To jest nowa federacja. Podobno ma coś wspólnego z Polsatem, podobno będzie tam leciała... Z Polsatem miało wspólnego KSW swojego czasu dość długo. Też miało, o KSW porozmawiamy też dzisiaj. Wspólnego też miało przecież ta FFF, Free Fight Federation, też była tam z Polsatem, no ale to nie wypaliło. Dlatego, że oni wzięli nie takich ludzi, których trzeba. Dobra, nieważne, nie o tym rozmawiam. To wiem, to jeszcze Jóźwiak robi FEN, czyli Free... A Najmana wymieniłeś. To co wiem, to jeszcze Jóźwiak robi FEN, czyli Free... A Najmana wymieniłeś. Po pierwsze, nie włodarz, tylko słup. Ale na koniec myślę, że i tak oni się wszyscy śmieją, bo... Za tym wszystkim nie stoi żaden nowy podmiot, tylko już stare, dobrze ukształtowane podmioty organizujące walki w naszym kraju. Więc logo nowe, włodarz słup, ale właściciele to już od lat funkcjonujący w polskich sportach walki. Tyle ode mnie. Cześć.